Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. MPIC GO zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Michalak, zatytułowanej Wiśniowy Dworek. Czyta Anna Grochowska. Bo szczęściem jest pięknie żyć. Dla K. Z wdzięcznością za wszystko. Część pierwsza. Daniel. Rozdział pierwszy. W ten ciepły majowy dzień nad wiśniami otaczającymi Stary Dwór polatywały setki krzątających się gorączkowo pszczół. Dlaczego gorączkowo? Bo w powietrzu wisiała pierwsza wiosenna burza, a tyle jeszcze pyłku i nektaru zostało do zebrania. Dzieci, skupione wokół jasnowłosej rozmarzonej nauczycielki, unosiły zaróżowione buzie do słońca z przymkniętymi powiekami, słuchając pszczelej muzyki. Danusia wrzesień. Trzymała w palcach gałązkę wiśni, z zachwytem podziwiając delikatne kwiaty. Śnieżnobiałe płatki otaczały zielonkawy słupek i pręciki, pokryte żółtym pyłkiem. Idealna równowaga barw piękno w najczystszej postaci. Dziewczyna mieszkała w tym starym dworze siódmy rok, a nadal tak samo wzruszenie ściskało jej gardło, gdy zaczynały kwitnąć otaczające szkołę wiśniowe drzewa. Pani uczycielko. Pani uczycielko, a o czym oni śpiewają? zapytała jedna z dziewczynek, Joasia, krawcówna, nie otwierając oczu. One, poprawiła małą Danusia. Nie miała już sił sprostować, że jest nauczycielką, a nie uczycielką. Tak mówiono w milewie od wieków i będzie się tak jeszcze pewnie przez wieki mówiło. Nim odpowiedziała na pytanie, odgarnęła dziewczynce z oczu grzywkę gestem jednocześnie czułym i naturalnym, jakby była matką Joasi bo w rzeczywistości Danusia matkowała wszystkim swoim uczniom, zarówno miłym i uroczym, do których należała najmłodsza latorośl krawców, jak i szkolnym łobuziakom z klanu łopatków. W duchu przyznawała nawet, że woli wesołego, psotnego Juzia łopatka niż grzeczną, potulną się krawiec. Pszczoły śpiewają, że czas powrócić do pracy, moi drodzy, odparła na głos. Otwórzcie oczy i spójrzcie, jak zbudowany jest ten kwiat. Dzieci ochoczo pochyliły głowy nad Białym Kwieciem, słuchając dalszych słów nauczycielki. Danusia kochała swoją pracę. W tych dziwnych czasach, gdy nauczyciel jest zawodem, jeśli nie pogardzanym, to wzgardzonym, ona co dzień budziła się z radością i ciekawością, czym też zaskoczą ją dzisiaj uczniowie. Może była nauczycielem w małej wiejskiej szkole, gdzie do najliczniejszej klasy uczęszczało obecnie 12 uczniów. Zbyt krótko, by popaść w rutynę. A może miała duszę entuzjastki. Dość, że nie wyobrażała sobie innej pracy. Kochała też mały dworek o białych ścianach i pięknie rzeźbionym ganku. Otoczony starymi wiśniami o sękatych pniach, kwitnącymi każdej wiosny tak cudnie, że nawet nie czuli na piękno przyrody mieszkańcy Milewa, mruczeli pod nosem, gdy jakaś sprawa przygnała ich do szkoły na wzgórzu. Nie brzydko tu u was, dziecki, niebrzydko. Dwór w 1868 roku wzniosła rodzina Milewskich. Drobna, zaściankowa szlachta, która dorobiła się małego mająteczku na kresach, hodując konie czystej krwi. Milewscy, dla których nie mieli litości najpierw zaborca, potem sowieci, na końcu zaś władza ludowa, przez tę ostatnią zostali w końcu skutecznie wygryzieni. Zmuszeni do opuszczenia dworu. Do dziś tułali się pewnie po Amerykach czy innych Australiach. Danusia próbowała odnaleźć spadkobierców. Nie po to, by oddać im wiśniowy dworek, bowiem jego właścicielem był skarb państwa, a nie ona, ale choćby dlatego, by wiedzieli, że dwór stoi. Jest w miarę zadbany, jak tylko na to pozwalają skromne środki gminy, wsi i samej Danusi. Bezskutecznie jednak. Po Milewskich ślad zaginął. Teraz w ich dawnym majątku mieściła się szkoła podstawowa dla dzieci z okolicznych wsi. Zajmowała cztery duże jasne izby na parterze. Szprosowe okna, wysokie od podłogi do sufitu, wpuszczały do środka światło słoneczne, rozproszone przez liście i kwiaty wiśni. Parkiet z solidnego białowieskiego dębu pamiętał jeszcze czasy poprzednich właścicieli. Wprost z niedużego holu po dębowych schodach wchodziło się na piętro do Królestwa Danusi której kontrakt obejmował mieszkanie służbowe na poddaszu, dwa niewielkie, ale przytulne pokoje, równie jasne i słoneczne jak te na parterze, a tym piękniejsze, że pod skośnym dachem malutka kuchnia i taka Łazienka. Oto cały świat nauczycielki i zarazem dyrektorki szkoły w Milewie. Jak można było nie kochać tego miejsca i tej pracy? Pensja nie była oszałamiająca, lecz szkoła płaciła za prąd, wodę i ogrzewanie. Na ciuchy Danusia wydawała niewiele, a na książki, które kupowała nałogowo, zawsze wystarczyło. I tyle było dziewczynie potrzeba do szczęścia. A jeszcze miłość. Danusi przydałaby się prawdziwa, wielka miłość. Czasem przed snem, w najczarowniejszej godzinie nocy, marzyła, że w milewie zjawia się właściciel wiśniowego dworku. Piękny, młody szlachcic. Oczywiście na białym rumaku. Wbiega po schodkach na ganek, gdzie na huśtawce siedzi Danusia z książką w dłoni i, i najczęściej w tym miejscu zapadała w sen, zmęczona codziennymi troskami. Nigdy nie wystarczyło jej wyobraźni, czy raczej odwagi, do wyimaginowania sobie ciągu dalszego. Co zrobiłaby poznawszy takiego mężczyznę? Czy odważyłaby się zaufać ponownie? Bo już raz Danusia była zakochana. Bezgranicznie, bez pamięci, ale pani uczycielko, czy będzie przerwa? Głos Józia łopatko, rzeczowy, a nawet stanowczy, wytrącił dziewczynę z zamyślenia. Bo mi się żołądek urywa. Urywa? Zdziwiła się mimowolnie. Jak Juziu, żołądek może ci się urwać? Przecież wiesz, że znajduje się tutaj. Żartobliwie szturchnęła chłopca w brzuch. Urywa mi się na przerwę, panie uczycielko, wyjaśnił. Czy będzie kompot? Danusia nie zdążyła odpowiedzieć, bo już zdyscyplinowana do tej pory gromadka biegła do dworku, gdzie w stołówce pani Tosia przygotowywała ciepły posiłek. Bezpłatny obiad dla każdego dziecka ze szkoły w Milewie, choćby skromny, ale pożywny. Oto Danusia walczyła z władzami gminy i kuratorium przez pierwszy rok swojego dyrektorowania. Po tym jak jedna z uczennic zasłabła podczas lekcji i młoda nauczycielka dowiedziała się, że połowa jej podopiecznych przychodzi do szkoły głodna i głodna wraca do domu. Milewo, zagubione w lasach, gdzieś pod wschodnią granicą, było biedną wsią. Ojcowie pili, matki łapały się każdej pracy, a dzieci, dzieci były puszczone samopas. Nikt nie troszczył się o śniadanie dla takiego Juzia Łopatko. Dopiero wieczorem, gdy rodzina schodziła się po pracy albo w wystawaniu pod sklepem, matka resztkami sił przygotowywała jakiś posiłek. Danusia, która sama zaznała może nie biedy, ale wiecznego liczenia się z każdą złotówką, z jednej strony to rozumiała, ale z drugiej nie zamierzała się z tym godzić. Rodziców dzieci nie zmieni. Tu nie miała żadnych złudzeń, ale mogła walczyć z władzami o sfinansowanie posiłków dla swoich uczniów. I wywalczyła, co nie przysporzyło jej sympatii włodarzy gminy. Jednak Danusia wygrała coś więcej akceptację mieszkańców wsi. Młoda, samotna dziewczyna była do tej pory niemile widziana przez zniszczone życiem i ciężką pracą kobiety z Milewa. Była łakomym kąskiem dla ich mężów, a niezamężnym mogła odebrać narzeczonych. Ale Danusia nie była typem flirciary. Trzymała się z daleka od łypiących na nią łakomym wzrokiem mężczyzn a gdy jeszcze otoczyła czułą opieką milewskie dzieci i rzuciła się władzy do gardła o te obiady, Zofia Łopatko, matka Józia, podeszła do Danusi po zebraniu, na którym dziewczyna przedstawiła garstce rodziców warunki fundowania bezpłatnych posiłków i bezpłatnych podręczników, finansowanych przez nią samą, ale o tym wolała nie wspominać, żeby rodzice nie czuli się wobec niej zobowiązani. Pani Zofia od niepamiętnych czasów była sołtysiną Milewa. Postawna, szorstka w obyciu, czasem gwałtowna, potrafiła przylać i synom i mężowi, a czasem i co bardziej rozrabiającym sąsiadom, wychodząc z założenia, że lepsze lanie niż kryminał. Danusia trochę się jej obawiała, ale niepotrzebnie. Sołtysina od początku była po jej stronie, choć nikt by się tego nie domyślił. Teraz stała przy biurku, na którym nauczycielka porządkowała papiery. Panie uczycielko, odezwała się szorstkim głosem. Przepraszam za tego nic, ponia, Juska. Danusia uśmiechnęła się. Rzeczywiście, najmłodsza latoroś łopatków, dawała się jej czasem we znaki. On panią bardzo lubi, ale łobuzowanie ma we krwi. Jeśli dalej tak pójdzie, skończy jak jego ojciec i mój najstarszy. A to mądry chłopak mógłby daleko zajść. Do technikum się dostać, maturę nawet zrobić. Pani wie, że ja mam maturę, zapytała z dumą. Dziewczyna uśmiechnęła się ponownie, bo żadne słowa nie przyszły jej na myśl. W jej rodzinie wszyscy skończyli studia. Matura była obowiązkiem, a nie powodem do dumy. Tutaj zaś na nakaże Józkowi, by przyłożył się do nauki. Koniec z wagarami. Jeden opuszczony dzień i tak mu wleje, że przez tydzień na dupie nie usiądzie, ale i nigdy więcej ze szkoły nie zwieje. Bicie nie jest metodą wychowawczą. Odważyła się wtrącić Danusia, ale Sołtysina machnęła tylko ręką. Mówię. Przykażę Józkowi, by pani słuchał i się uczył. Może nowy rower obiecam za dobre stopnie? Tu Danusia przytaknęła gorliwie. Bicie? Nie. Nagroda? Tak. Ale znów została zignorowana przez łopatkową. Chciałam jeszcze powiedzieć, że gdyby któryś z naszych chłopców się pani naprzykrzał, czy ktoś ze wsi złym okiem na panią patrzył, proszę do mnie z tym przyjść, a ja już dopilnuję, by krzywda się pani nie stała. Mam tu jakiś posłuch, i jeśli ja kogoś szanuję, to wieś też uszanuje. Tu uniosła nieco wyżej podbródek, a Danusia po raz trzeci posłała kobiecie nieśmiały uśmiech. Od tamtej pory minęło sześć lat. Danusia zyskała na pewności siebie i potrafiła nie tylko nieśmiało się uśmiechać, zaś Sołtysina dotrzymała słowa i nauczycielka, a potem dyrektorka szkoły znalazła w milewie spokojną przystań. Nikt się jej nigdy nie narzucał. Nikt nie wyrządził najmniejszej krzywdy, ale też nikt nie zapraszał chociażby na herbatę. O wioskowych uroczystościach typu ślub czy chrzciny nie wspomnieć. Za spokój zapłaciła samotnością. Mieszkańcy Milewa byli dla niej uprzedzająco grzeczni. Ale nic więcej. A może to ona sama utworzyła niewidzialną ścianę między sobą a nimi? Co się dziś z tobą dzieje, kobieto? Zganiła się w myślach, bo dzieciaki jak to dzieciaki. Zaczęły dokazywać, widząc, że nauczycielka buja w obłokach. Józio Łopatko właśnie wrzucił Ani łojek łyżkę ziemniaków do zupy, tłumacząc płaczącej dziewczynce, że taka zupa będzie bardziej zażywna, jak się wyraził. Oddasz Ani swój deser, skoro jesteś taki hojny. Danusia stanowczo uciszyła i jedno i drugie. Dziewczynka rozpromieniła się, chłopiec przeciwnie, przygasł, ale nie zaprotestował. Słowo uczycielki było w tych murach świętością. Dzieci skończyły obiad i udały się do klasy na dalsze lekcje. Danusia zaś musiała się zająć papierkową robotą i po raz pierwszy od kiedy prowadziła szkołę w Milewie poczuła zniechęcenie. Wypełniając tysiące rubryk, druków, tabel, nauczaniu mogła się oddać bez reszty, natomiast rosnąca biurokracja ją przerażała. Nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy z własnej woli pół życia spędzają w biurze, produkując tony papierów myślała, robiąc sobie przerwę na herbatę. Wstają skoro świt, gnają przez szare zatłoczone ulice do betonowego bunkra i tam siedzą do wieczora, nie widząc słońca ani nieba, tylko ekran komputera i tabele, druczki, rubryczki. Wracają ledwo żywi do takiego samego bunkra z betonu, otoczonego murem, i przez resztę dnia gapią się w telewizor zamiast wyjść na spacer. Nie wiedzą, jak pachnie młody, sosnowy las. Nie pamiętają, jak śpiewa kos albo słowik. Nie czują na twarzy wiosennego wiatru czy letniego słońca. Tylko konto im pęcznieje. A czasem nawet i tonie. Mnie przemocą by do takiego życia nie zmusili. Nie wiedziała, jak bardzo się myli. Nie mogła przypuszczać, że już niedługo nie tylko przemocą, ale dobrowolnie zamieni szkołę w Wiśniowym Dworku na biurowiec w Warszawie. Życie jest pełne niespodzianek. Czyż nie? Taka właśnie niespodzianka czekała Danusie wrzesień. Danka Lucińska. Kobieta pistolet. Kobieta żywioł. Wpadła jak burza do marmurowego holu jednego z najnowocześniejszych budynków w mieście, witając się po drodze do wind z recepcjonistką i ochroną, zgarniając korespondencję, pytając co słychać w budynku i czy przez noc stało się coś, o czym powinna wiedzieć. Nim drzwi windy się zamknęły, zdążyła przejrzeć garść listów i odebrać krótkie sprawozdanie od pana Marka, szefa ochrony. Jadąc na piąte piętro, gdzie mieściło się jej biuro, rzuciła okiem na swoje odbicie w lustrze, poprawiła włosy, obciągnęła obcisły seksowny sweterek, pięknie podkreślający jej zgrabną figurę, i uśmiechnęła się do siebie. Była tym, kim chciała być. Przebojową bizneswoman, która miała na głowie całą firmę. Ding! Winda oznajmiła, że znajdują się na piętrze piątym. I w tym momencie Danka poczuła ostre dźgnięcie bólu. To żołądek niedożywionej, zabieganej i zestresowanej dziewczyny dawał o sobie znać. Olać to. Mruknęła, wychodząc na korytarz i... Zgieła się w pół, porażona następnym skurczem. Oż w mordę. Wysapała, prostując się z trudem i zerkając, czy nikt tego nie widział. Wyciągnęła z bocznej kieszonki torebki listek maaloksu i szybko rozgryzła dwie drażetki. Otarła wierzchem dłoni łzy, które pojawiły się w kącikach oczu, odetchnęła głęboko i weszła do biura. Panią dyrektor natychmiast otoczył tłumek podwładnych, domagając się jej uwagi. W pękła rura kanalizacyjna, zalało apartament. Na domaniewskiej przerwali remont elewacji, mówią, że Solec jest odcięty od prądu, już dzwonili ze skargą. Danka kiwała głową, niby przyjmując wszystko do wiadomości, w duchu jednak modląc się, by zdołała dotrzeć do swojego gabinetu i zatrzasnąć im wszystkim drzwi przed nosem. Potem zaparzy sobie ziółek, łyknie jeszcze reni, skoro maaloks nie działa i zwinie się w pół z głową opartą na biurku, czekając, aż ból minie. Nie ma tak dobrze. Musiała zająć się raportem księgowym i zatwierdzić najemców zalegających z czynszem, którym wyślą ponaglenia. Bycie dyrektorem dużej firmy zarządzającej nieruchomościami zobowiązywało. Miała na głowie kilkunastu administratorów, księgową, prawników, konserwatorów, firmy ochroniarskie, lecz przede wszystkim mieszkańców i najemców, czyli tych, którzy płacili za jej kredyty, samochód, fryzjerów, kosmetyczki, no i ciuchy, nie wspominając już o jedzeniu w dobrych restauracjach. Im była winna dobrą obsługę budynków, w których mieszkali lub pracowali. I bezwzględność w ściąganiu czynszu od dłużników. Pani dyrektor, Lipski przyszedł. Sekretarka zapukawszy, najpierw wsunęła głowę do środka i półgłosem przekazała wiadomość. Lipski. Danka westchnęła, a żołądek zakłuł ją boleśnie. To nim się denerwuje od rana. Podły typ. Awanturnik i na dodatek nie płaci. Teraz bezczelnie będzie się wypierał, rzuci hasło. Bank nie przelał czynszu. A na koniec zażąda prolongaty. Za nic mając tłumaczenie, że jest na równych prawach ze wszystkimi mieszkańcami, i skoro od nich wymaga się terminowych rozliczeń, to od niego. stało się dokładnie tak, jak Danka przewidywała. Otyły, purpurowy na twarzy facet, najpierw zrobił jej awanturę za brud na klatce. Jakby apartamentowiec, w którym wynajmował 100-metrowy apartament, nie był najczyściejszym budynkiem w Warszawie. Potem zaczął grozić, wymagać, naciskać, tłumaczyć się. Danka słuchała go w milczeniu. Nie dlatego, że nie miała nic do powiedzenia. Facet po prostu nie dał jej dojść do słowa. Gdy zachrypł w końcu i już chciał wyjść, pewny, że jak zwykle mu się udało, wreszcie i ona mogła się odezwać. I zwykle próbowałaby załagodzić spór, wiedząc, że facet kiedyś przecież zapłaci, lecz dziś. dzisiaj coś w nią wstąpiło. Jeszcze pan nie wychodzi. Rzekła stanowczo, gdy jedną nogą był już zadowolony z siebie za drzwiami. Zatrzymał się zdumiony, obejrzał przez ramię, a widząc bladą, wściekłą twarz młodej kobiety, wrócił do środka. Na początek proszę zmienić ton. Dobrze pani radzę, zaczął. Na początek masz pan tutaj wezwanie przedsądowe za zeszły kwartał oraz wniosek do sądu i do komornika za poprzedni. O. jeszcze zgłoszenie do rejestru dłużników, cisnęła w niego teczką z dokumentami. Możesz pan już nie płacić. Komornik wejdzie panu na konto, jeśli już nie wszedł i zrobi to za pana. Lipski uniósł brwi ze zdumienia. Nie zrobisz mi tego, pin do jedna. Danka tylko na nań spojrzała. Czyżby? Po czym wyciągnęła komórkę, włączyła nagrywanie i rzekła: Każde słowo, które pan wypowie, może stać się dowodem w sądzie, więc radzę liczyć się ze słowami. Oż ty, ja ciebie ugryzł się w język. I nagle spokorniał. Pani Danusiu, przecież jesteśmy przyjaciółmi. Zapłacę szybciutko, jeszcze dzisiaj będzie pani miała pieniążki na koncie. Nie trzeba nam ani sądów, ani komorników, ani tym bardziej pierdolonych rejestrów, bo banki i firmy mi puszczą z torbami. To jak będzie? Dogadamy się? Oczywiście, panie Kaziu, krzyknęła słodkim jak miód głosem. A gdy Lipski się rozpromienił, starła mu uśmiech z zadowolonej nalanej twarzy słowami, w sądzie się dogadamy. Zmiął w ustach przekleństwo, posłał dance mordercze spojrzenie i wypadł z pokoju, obiecując, że ona tego pożałuje. Już żałowała. Mogła ugryźć się w język, zażądać uregulowania należności i nie dostać od żłoba ani złotówki. Mogła. Nie, nie mogła. Musiała zaparzyć sobie ziółka natychmiast. Potem rzuci się w wir pracy. Jedno spotkanie, drugie, trzecie, raport księgowy, raport dla szefów. Kilkanaście telefonów, szybki obiad, pewnie chińszczyzna z najbliższej budy, którą Aśka, sekretarka, dostarczy Dance tutaj do biura. I znów spotkania, przerzucanie papierów, telefony. Kochasz to. Przypomniała sobie, stercząc w kuchni nad szklanką dziwnie woniejącego naparu. To twój żywioł. Jesteś dyrektorem firmy, sama sobie sterem, żaglem i okrętem. Szefowie są z ciebie zadowoleni, pracownicy cię lubią. Jarek do stóp by ci się rzucił z bukietem róż i pierścionkiem zaręczynowym, gdybyś tylko wyraziła takie pragnienie. Wypiła gorzkie ziółka jednym haustem. Zakrztusiła się ostatnim łykiem. Otarła załzawione oczy i szepnęła cichutko: Skoro masz wszystko, o czym marzyłaś, czemu jesteś nieszczęśliwa? Bo nie o tym marzyli dla ciebie rodzice i nie o tym w głębi duszy marzyłaś ty sama, odpowiedziała sobie w myślach, wracając do pokoju. Zamknęła za sobą drzwi, wcześniej prosząc sekretarkę, by przez kwadrans zdała jej spokój, po czym rozejrzała się po jasnym, choć niewielkim wnętrzu. Trzy lata temu, jakimś cudem, dostała kontrakt na country managera międzynarodowej firmy, która otwierała swą siedzibę w Polsce. I kupiwszy parę apartamentowców i budynków biurowych, szukała kogoś z doświadczeniem, kto sprawnie będzie zarządzał tymi nieruchomościami. Przy czym sprawnie znaczyło dla International Property Corporation dochodowo. Danka, tuż po studiach z marketingu i zarządzania, znalazła się w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze, z odpowiednimi ludźmi. Prawdę mówiąc, była to suto zakrapiana impreza, którą zorganizował jej kumpel z roku, zapraszając przy okazji znajomego hiszpana. Ten właśnie był pełnomocnikiem udziałowców IPCO. Słowo po słowie i kieliszek po kieliszku, Hugo i Danka przypadli sobie do gustu i ten pierwszy zaproponował dziewczynie pracę. Pewnie na zajutrz, gdy wytrzeźwiał, tego żałował, ale słowo się rzekło. Danka zjawiła się na spotkaniu z udziałowcami odziana w szałową sukienkę. Błysnęła intelektem, znajomością tajników w menadżeringu oraz języka angielskiego. I tak oto prosto po studiach trafiła na stanowisko dyrektora firmy córki IPCO, nazwanej od imienia największego udziałowca Carly CEO. Polscy pracownicy, czyli podwładni Danki, szybko zmienili tę nazwę na Liszka. W swoim gronie nazywali firmę Liszcoś, lecz przy dance nie odważyliby się tego powiedzieć. Była człowiekiem szefów, człowiekiem obcych. Należało się jej podlizywać i trzymać dystans. Danka w dzieciństwie, w szkole i na studiach, bardzo lubiana i zawsze otoczona wianuszkiem przyjaciół, teraz poznała co to ostracyzm i wyobcowanie. Gdy rodzice przenieśli się na wieś, a przyjaciele rozjechali po świecie, poznała też gorzki smak samotności. Z sąsiadami, mieszkającymi jak i ona na ogrodzonym zamkniętym osiedlu zwanym gettem, nie miewała styczności. Tak jak ona żyli pracą. W domu jedynie sypiali, a i to nie zawsze. Rodzice namawiali ją, by przeprowadziła się do nich. Do pięknego domku pod lasem, nad cichym, mazurskim jeziorem. Ale za każdym razem prychała jak rozzłoszczona kotka. Ona, Danka, na wsi? Przecież nienawidzi wsi. Dlaczego namawiają ją do przeprowadzki zamiast wrócić do Warszawy? Gdyby naprawdę ją kochali. Kochali, była tego pewna, ale. Ją namawiać na wieś? No, dobre sobie. Gdyby dance ktoś w tym momencie powiedział, że całkiem niedługo trafi na taką wieś z własnej woli, i to nie na urlop, a na stałe, chyba śmiechem by go zabiła. A jednak, los i dla niej szykował niespodziankę. Już niedługo, już za parę dni, życie Danki miało się diametralnie odmienić. Za sprawą pewnego człowieka i pewnej wygranej. Znam je obydwie, choć one mnie nie znają. Ani pani nauczycielka z zapadłej wsi gdzieś na krańcach Polski, ani pani dyrektor zarządzająca warszawskimi apartamentowcami, nie mają o moim istnieniu pojęcia. Ale ja od pewnego czasu z uwagą śledzę ich losy. Nie jest to trudne. Mam dwa domy: jeden niedaleko wiśniowego dworku, gdzie miejscowym dzieciakom próbuję wlać nieco oleju do głowy pani nauczycielka. Drugi w Warszawie parę przecznic od Dużego Osiedla, gdzie rok temu kupiła na kredyt mieszkanie pani dyrektor. Mieszkając to tu, to tam, pracowicie zbieram wiedzę o obu kobietach. Można powiedzieć, że jestem kolekcjonerem tej wiedzy. Dlaczego to robię? Czemu głupio ryzykując, wróciłem do ojczyzny i śledzę dwie Bogu ducha winne istoty? Bo mają coś, co mi odebrano. Będę prowadził więc moją wendetę. Nie to złe słowo. Nie zamierzam się przecież mścić. Grę. Tak, to pasuje lepiej. Będę prowadził tę fascynującą grę, aż odzyskam to, co mi się należy. One zaś w nagrodę poznają prawdę. Może się wydawać, że jestem manipulantem. Owszem, jestem. Życie dało mi gorzką lekcję. Albo rządzisz, albo jesteś niewolnikiem. Od najmłodszych lat walczę więc o władzę. Nie cofam się o krok. One obie, Danka i Danusia, wpadły mi wreszcie w ręce i wezmą udział w tej rozgrywce, czy chcą, czy nie. Gdy dobiegnie końca, może mi będą wdzięczne, bo przecież prawda was wyzwoli, a może nie. Nie czas teraz na dywagację. Czas na pierwszy ruch, na pierwszą niespodziankę. Rozdział drugi. Po lekcjach Danusia miała chwilę dla siebie. Kubek herbaty, kawałek domowego ciasta od pani Zofii i dobra książka. To było wszystko, o czym tego dnia marzyła. Dziwnie wybita z codziennego rytmu przez rozmyślania o przeszłości. Niedane jej było uciec w zapomnienie. Telefon z rodzinnego domu sprawił, że wyprowadziła z garażu wysłużonego Fiata i ruszyła w 150-kilometrową drogę do Białego Stoku. A potem jeszcze kilkanaście kilometrów na wschód. Gdzie mieszkał ojciec? Ojciec. Danusia, prowadząc ostrożnie, bo nie była dobrym kierowcą, a zapadający mrok nie zachęcał do szybszej jazdy, zamyśliła się. Kochała ojca, to oczywiste. Wierzyła też, że on ją kocha, ale gdyby choć raz dał jej to odczuć, przytulił, pocałował, pogłaskał po włosach, gdyby choć raz kupił tort i wyprawił najmłodszej córce urodziny. Nie było to możliwe. Dzień urodziny Danusi był dniem żałoby. Przyszło na świat niechciane dziecko. Odeszła ukochana żona i matka. Tak to właśnie było. Hanna i Stanisław w Wrześniowie byli dobrym, kochającym się małżeństwem. Od dzieciństwa oboje ciężko harowali: on, najstarszy syn właściciela wzorowego gospodarstwa, ona, najstarsza córka właścicielki kilku szklarni, pomagając rodzicom. Były to czasy, gdy dzieci nie mogły powiedzieć: Nie, muszę pograć w strzelankę, czy skoczyć z kumplami na piwo. Chyba ojciec czy matka na serce by umarli, gdyby rośl przedłożyła rozrywkę nad pomoc w gospodarstwie. To, że Hanka i Stasiek pracują nierzadko ciężej niż opłacani robotnicy, było naturalne i zrozumiałe. Pracowali dla rodziny, a więc dla siebie. Oboje znali się od urodzenia. Chodzili do tej samej podstawówki, potem do technikum. Stasiek po maturze przebąkiwał o studiach, ale ojciec nie chciał o tym słyszeć. Zajmiesz się hodowlą, sprowadził wtedy stado wysokomlecznych krów. Odbijemy trochę finansowo i dopiero wtedy... może. Ale owo wtedy, może, nie nastąpiło nigdy. Zawsze było coś ważniejszego niż nauka. A to nowy kombajn, a to silos na kiszonkę. Jakoś tak w tym czasie Hanka zaszła w ciążę, i żeby wstydu nie było, młodzi wzięli ślub. Jej plany, chciała iść na pedagogikę, również legły w gruzach. Choć Staśka szczerze kochała. Jeszcze miała nadzieję, że odchowa dziecko i może wtedy chociaż zaocznie. Ale zaraz po pierwszym pojawiło się drugie. Potem kolejne i bliźnięta i. Ani się spostrzegła, jak z młodej, pełnej nadziei i marzeń dziewczyny stała się starą, spracowaną kobietą. I już nie myślała o nauce dla siebie, a o wykształceniu dzieci. Oboje rozczarowani życiem powtarzali swoim czterem synom i czterem córkom: macie się uczyć. Bez wykształcenia skończycie jak my, urobieni popachy. Uczyć się. To był jedyny obowiązek młodych wrześniów. Cała ósemka skończyła więc z wyróżnieniem dobre liceum w stoku. Wszyscy poszli na studia, gdzie radzili sobie jako tako, ale na ojcowiznę nie wróciło żadne. Rodzice z coraz większym i bardziej wyspecjalizowanym gospodarstwem zostali sami. Czterech synów wyjechało za granicę, tam robiąc kariery. Córki powychodziły za mąż, za lekarzy, inżynierów i doktorów, rozsypując się po Polsce. Niechętnie przyznawali, że rodzice to zwykli chłopi. Owszem, prowadzą wzorcową hodowlę krów rasy Jersey. Owszem, przyjeżdżają do nich z zagranicy, by zobaczyć, jak taka hodowla powinna wyglądać. Owszem. Wrześniowie byli z rodziców dumni. Ale im mniej się o sieczychach ich rodzinnej wsi wspomina, tym lepiej. Matka z ojcem mieli już pod pięćdziesiątkę. Powoli myśleli o sprzedaży gospodarstwa i emeryturze, gdy spadł na nich cios. Hanna zaszła w ciążę. Nie, nie cios. Tak myśleć o nowym życiu to grzech, ale byli zaskoczeni i przerażeni. Teraz, gdy mają względny spokój, myśleć o kaszkach i pieluchach. Znów kolki, ząbkowanie i trzy dniówki? Zamiast ciszy i wieczorów przed telewizorem wrzask niemowlaka i nieprzespane noce, mieli długie dziewięć miesięcy, by się z tym pogodzić. Pogodzić i pokochać to małe, które, nie bacząc na czyjeś chce czy nie chce, pchało się na świat. Gdy oboje nieśmiało zaczęli cieszyć się na myśl o dziecku, które zmieni ich coraz bardziej samotne życie, doda radości, może trochę od młodzi, spadł kolejny cios. Hanna zmarła przy porodzie. Stanisław został w tę ciemną, pełną przerażenia i rozpaczy noc bez żony. Za to z miauczącym noworodkiem. Słabym, sinym, ledwo trzymającym się życia. Został sam, w pokoju pełnym krwi, z echem krzyku umierającej w uszach i tym małym stworzeniem, którego już wcześniej nie chciał, a teraz, teraz próbował nie znienawidzić. Starsze dzieci przyjechały na pogrzeb matki. Noworodkiem chciała się zająć jedna z córek, ale jej mąż spojrzał na nią takim wzrokiem, gdy tylko o tym wspomniała, że Stanisław, choć dużo go to kosztowało, powiedział: Nie, mała zostanie w domu. I została. Malutka, jasnowłosa dziewczynka, wychowywana bez miłości przez starego, milczącego ojca. Z czasem pokochał najmłodszą, choć nie nauczył się jej tego okazywać. Była podobna do matki, jak dwie krople wody. Coraz cieszyło Stanisława, bo widział w małej cień Hanki, to znów wprawiało go w rozpacz i żałobę. Gospodarstwo zaczęło podupadać. Rok po roku wrzesień wyprzedawał ojcowiznę, bo a to najstarszemu synowi potrzebne były pieniądze na rozkręcenie biznesu, a to córka robiła remont, zawsze któreś z dzieci było w potrzebie i wyciągało rękę po pieniądze, oprócz Danusi. Ona od najmłodszych lat starała się być samodzielna. I nie ciążyć ojcu ani rodzeństwu. Skończyła to samo liceum, co starsi bracia i siostry. Choć czasy były już inne, komunizm upadł, zawitał kapitalizm i zamiast coraz lepiej żyło się coraz trudniej. Szczególnie na wsi, gdzie ludzie mieli dotąd pracę w PGR-ach i zawsze na chleb i wódkę pieniądz był, teraz starczało grosza jedynie na tanie wino. Stanisławowi rąk do pracy nie przybyło. Mimo biedy u sąsiadów i dobrych pieniędzy, które oferował, jedynie zawiść rosła. Gdy Danusia poszła na studia, ziemię musiał oddać w dzierżawę, bo sam nie dawał już rady wszystkiego obrobić. Piękne, rodowodowe krowy sprzedał co do jednej, bo żal mu było patrzeć na zaniedbane stado. Obory pozamykał stajnie, gdzie trzymał parę koników, też. Kwitnące niegdyś gospodarstwo przestało istnieć. Najmłodsza Latorośle chciała wrócić do Sieczych, pomóc ojcu, ale nie było już do czego wracać. Zgorzkniały, stary człowiek czuł się lepiej w swoim towarzystwie. A gdy Danusia napomknęła, że oferowano jej posadę dyrektorki szkoły gdzieś pod litewską granicą, ale to tylko 150 kilometrów, będę, tatku, przyjeżdżała w weekendy, tak skwapliwie zaczął namawiać ją na jej przyjęcie, że aż dziewczynie przykro się zrobiło. Już bez żalu i bez wyrzutów sumienia spakowała rzeczy. Spakowała książki, by w ostatnich dniach sierpnia, siedem lat temu, opuścić rodzinny dom na zawsze i zamieszkać w pięknym, cichym dworze, otoczonym wiśniowym sadem, daleko pod wschodnią granicą we wsi lewo. Tu po raz pierwszy zrozumiała, że dziecku do szczęścia nie wystarczy dach nad głową, pełna miska i czyste ubranie. Dziecko musi być przede wszystkim chciane i kochane. Tutaj, po raz pierwszy, ale i ostatni, zapłakała nad małą dziewczynką, tuloną przez sąsiadki, a nigdy przez ojca. Z perspektywy czasu nie uznawała swego dzieciństwa za nieszczęśliwe. Co to to nie? Nikt jej nie bił, nie wyzywał. Zawsze była samotniczką, więc wystarczyło jej towarzystwo książek, których przeczytała całe mnóstwo. W szkole była lubiana, uczyła się dobrze, więc i nauczyciele darzyli ją sympatią, a że dom był pusty i smutny? Cóż. Taki jej, Danusi, los. Przybywszy do wiśniowego dworku, postanowiła pożegnać się z przeszłością raz na zawsze, gotowa na pełną miłości i radości przyszłość. Na razie jednak ta przyszłość była równie samotna jak przeszłość. Miłość zakończyła się bólem i zawodem, i tylko radość gościła w ścianach dworu codziennie za sprawą milewskich dzieci uczniów Danusi. Kobieta uśmiechnęła się i zwolniła przed zakrętem. Jeszcze chwila i ujrzy pierwsze światła sieczych. Uśmiech znikł. Bardzo chciałaby wracać do rodzinnego domu z radością i tęsknotą. Dobry wieczór, tatku. Mówiła chwilę później, wchodząc do pokoju, w którym leżał ojciec. Dobiegał osiemdziesiątki i widać po nim było starość i zmęczenie. Oddychał ciężko. Ze świstem. Widać astma dała o sobie znać. Dobry wieczór. odrzekł z trudem. Siadaj, gdzie tam chcesz. Żadnych uścisków, żadnego cześć córeńko, jedynie siadaj, gdzie chcesz. Ale Danusi już to nie przeszkadzało. Czułaby się niezręcznie, gdyby ojciec powitał ją inaczej. Nie tak prędko, uśmiechnęła się. Najpierw ogarnę dom, pomogę ci wstać, wykąpać się i ogolić. Potem ugotuję coś smacznego, bo widzę, że schudłeś, a zamrażarka pełna, krzyknęła już z kuchni. Co dwa tygodnie wpadała do sieczych. Robiła zakupy, gotowała na dwa tygodnie z góry i zamrażała jedzenie. Wystarczyło wyjąć i podgrzać. Wiesz, czym się kończy niejedzenie? Szpitalem. Ojciec nie odpowiadał, pozwalając córce krzątać się po domu. Pomogła mu przejść do łazienki. Przygotowała kąpiel, chciała pomóc przy zdejmowaniu koszuli, ale wyprosił ją bez słowa. Tylko ogolić się pozwolił. Przebrany w czystą piżamę, w pachnącej słońcem pościeli wypranej w wiśniowym dworku, wyglądał o niebo lepiej niż jeszcze godzinę temu. No co, tatku? Mogła wreszcie przysiąść spokojnie i napić się herbaty, patrząc jak ojciec pochłania podgrzany obiad. Powinien sam to zrobić, nie wzywając jej pilnie po nocy, ale coraz częściej wolał wykręcić numer jej komórki niż wstać i zakrzątnąć się po domu. Spisałem testament, mruknął między jednym kęsem a drugim. Danusia westchnęła. Już dawno spisałeś, przypomniała mu. Jeśli tylko po to ją wezwał. Spisałem nowy. Jest w sejfie. Dziewczyna powstrzymała westchnienie. No, gdzież mógłby być? Będziesz zaskoczona, to ci chciałem powiedzieć, uśmiechnęła się mimo wszystko. Przepisałeś cały majątek na Maćka? Podniosła z ziemi wielkiego pręgowanego kocura który od lat był jedynym towarzyszem Stanisława. Zwierzę rozmruczało się niczym mały motorek, moszcząc się na kolanach dziewczyny. Starszy mężczyzna wzruszył ramionami. Żart córki go nie rozbawił. O majątek się nie martw, rzekł z falliwym tonem. Rozdzieliłem go podług zasług, ale szkoda, że nie zobaczę waszych min, gdy otworzycie testament, a szczególnie twojej. Patrzył na córkę badawczo i z odrobiną złośliwości. Ciekaw, czy jest zaniepokojona, czy może zła, że tak ją zwodzi. Lecz Danusi daleko było do takich uczuć. W ostatniej woli ojca nic nie mogło jej zaskoczyć. Nie liczyła ani na ziemię, ani na pieniądze, nauczona, że ma się to, na co się zapracuje. Niczyjej szczodrości, ani losu, ani rodziny nie oczekiwała. Jeśli miała się rozczarować, to przyjemnie. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.